Trochę już wiemy na temat dzielenia. Gdyby zadanie było takie: 8 podzielić przez 2. To możemy zinterpretować to tak, że mamy 8 przedmiotów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i mamy je podzielić na równe grupy po 2 w każdej grupie. Ile będzie takich grup? 1, druga, trzecia Czwarta. Cztery grupy po dwa przedmioty, czyli 8 podzielone przez 2 równa się 4. Można też inaczej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 przedmiotów. I jeżeli podzielimy je na dwie równe grupy, jedna grupa, druga. Dwie równe grupy. Ile przedmiotów znajduje się w każdej grupie? Cztery przedmioty. Czyli 8 podzielone przez 2 równa się 4. Rozszerzmy teraz trochę nasze zrozumienie dzielenia i zastanówmy się, co się dzieje, kiedy przedmiotów jest tyle, że nie można ich podzielić na równe grupy. Na przykład 8 podzielone przez 3. Zatrzymajcie teraz film i zastanówcie się nad tym. No to po kolei. Znowu narysujmy 8 przedmiotów. 6, 7, 8 i zacznijmy podobnie jak tutaj. Czy można podzielić te przedmioty na grupy tak, żeby w każdej były trzy z nich? Ile wtedy byłoby takich grup po trzy? No to spróbujmy. Taka grupa trzech przedmiotów, pierwsza, druga grupa trzech przedmiotów i więcej grup po trzy już się nie da zaznaczyć. Zostały dwa przedmioty. I możemy takie działanie opisać na przykład w sposób następujący. Byliśmy w stanie zaznaczyć dwie grupy po trzy, czyli to się równa 2, ale to nie wszystko. Zostało coś jeszcze. Została reszta. To co zostaje, mówimy na to reszta. I reszta w tym przypadku równa jest 2. Można ją oznaczyć przez małe r, reszta 2. Można też do tak obliczonego wyniku podejść od drugiej strony. 2 razy 3 to 6 i jeżeli do 6 dodamy resztę, czyli 2, to otrzymamy 8. Można też 8 przez 3 podzielić sposobem podobnym do takiego. Jeszcze raz narysujmy 8 elementów 6, 7, 8 i podzielmy te elementy na 3 równe grupy. Zatrzymajcie film jeszcze raz i sprawdźcie, jak można podzielić 8 na 3 równe grupy. I co zostanie? Jaka będzie reszta? Ok, po kolei. 3 równe grupy. Gdybyśmy chcieli, żeby w każdej takiej grupie było po 4 elementy, to to nie jest dobry pomysł, bo będą tylko 2 takie grupy. A chcemy, żeby były 3. Po 3 w grupie też nie. Bo trzy takie grupy to by było dziewięć, a nie mamy dziewięciu elementów, tylko osiem. Ale po dwa w każdej grupie chyba będzie ok. Powinno się udać zaznaczyć trzy takie grupy: pierwsza grupa dwóch elementów, druga grupa dwóch elementów, trzecia grupa dwóch elementów. Mamy trzy równe grupy, w każdej są dwa przedmioty, ale znowu została reszta. Nie da się w żaden sposób wykorzystać tych dwóch elementów? Nie można przy ich pomocy zwiększyć liczby elementów w tych trzech równych grupach? Jest ich za mało. Gdybyśmy chcieli mieć cztery równe grupy, to te dwa też by się przydały, ale jeżeli są trzy równe grupy, bo dzielimy przez trzy, to zostaje właśnie taka reszta. Jeszcze jeden przykład. Ile to jest 13 podzielone przez cztery? Znowu zatrzymajcie film i zastanówcie się, jaki jest wynik. I jeżeli będzie reszta, to jaka? Narysujmy, jak poprzednio, odpowiednią liczbę przedmiotów 9, 10, 11, 12, 13 i podzielmy je na równe grupy po cztery. Pierwsza grupa czterech przedmiotów, druga grupa czterech przedmiotów, trzecia grupa czterech przedmiotów, można z 13 wydzielić 3 równe grupy po 4. Więcej się nie da. Czyli to jest równe 3. Od drugiej strony patrząc, 4 mieści się w całości w 13-ce 3 razy, ale został jeszcze ten jeden samotny. Zostało 1. Mamy resztę 1. Bo 4 razy 3 to 12, to te 3 grupy razem. I do 13 brakuje jeszcze 1. Do tych 12 musimy dodać resztę 1, żeby otrzymać 13.